czwartek 30 kwietnia w auli Zespołu Szkół w Czarnym odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji Święta Konstytucji 3 maja przez uczniów Czarnińskiego Gimnazjum. Dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano, wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Marszałek Stanisław Małachowski. Wielka ma zawitać zmiana, wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy spotkają się w pracy, szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Lecz wszyscy też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze. Kto za tym, niech głos swój poda. Zgoda, zgoda! Niechaj żyją wszystkie stany, byle razem, ramię w ramię, a wszystko zło się przełamie. Król Stanisław August Poniatowski. Zapamiętajże, narodzie, właśnie zguba, siła w zgodzie. Na warszawskim rynku chorągwie się kwieją. Zajaśniała wiosna majową nadzieją. Zajaśniała wiosna z uczystym łonem. Dziś się dla ojczyzny poporównał z panem. W imię Boga, w Trójcy Jedynego, ja, Stanisław August Poniatowski, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi i wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, mniejszą konstytucję uchwalamy, i tę całkowicie, tę świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Wiwat król nasz kochany! Wiwat! Wiwat Sejm! Wiwat! Wiwat, wiwat ustawa! Wiwat! W imieniu króla przedstawiam wam postanowienie obrady Sejmu Czteroletniego. Całej szlachcie równe prawa nadajemy. Lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy. W Sejmie prawa ustanawiać będą posłowie i senatorowie. Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy. Przyszły król Polski szlachta sama wybierać będzie. Król ojcem i głową narodu być powinien. Wojsko wierne narodowi strzec powinno granic Polski i jej spokoju. Liberum veto na zawsze znosimy, a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy. Wiwat król nasz kochany! Wiwat! Wiwat Sejm! Wiwat! Wiwat, wiwat ustawa! Wiwat! 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, który potem ogłosili w miasteczku Targowica na Ukrainie pod fałszywą datą 14 maja. Akt ten unieważniał konstytucję 3 maja i całą działalność Sejmu oraz oficjalnie wzywał carową do udzielania zbrojnej pomocy celem przywrócenia dawnej formy rządu Rzeczpospolitej. 18 maja 1792 roku wojska carskie przekroczyły granicę Korony i Litwy. Pomimo stawienia oporu wojskom rosyjskim pod Zieleńcami i Dubienką nastąpił ogólny odwrót wojsk polsko-litewskich w stronę Wisły.
Król jednak od początku traktował wojnę jako demonstrację wojskową i 24 lipca przystąpił do Konfederacji Targowickiej oraz nakazał zaprzestać działań wojennych. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór Polski w 1793 roku, a następnie w 1795 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. Dzieło jednak Konstytucji 3 maja nie zginęło. Przeszła ona do historii jako druga w świecie po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, a pierwsza w Europie przed Konstytucją francuską z 1791 roku. Demokratyczna ustawa zasadnicza z XVIII wieku. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jednego w całym świecie. Co oczy po horyzont ogarniają, to zdarzyć się może tylko tu, w złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jedynego w całym świecie, jak własny dzień. Pytasz mnie, co właściwie mnie tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szary mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba? Może to co przeżytych tyle ten szczególny zapach chleba? Może to pochylone strzechy chat? Chciałbym podziękować naszej młodzieży za przeniesienie nas trochę w czasy tamtego okresu. Chciałbym również podziękować za taką żywą lekcję historii. Pięknie przygotowaliście właśnie stroje i wystrój sali. Dziękuję również nauczycielom, którzy do tego się przyczynili. Duma rozpiera chociażby z tego powodu, że jako szkoła, jako młodzi ludzie pamiętacie o jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Warto wiedzieć, że polskość tak naprawdę tkwi w nas. To my jesteśmy Polakami, to my używamy tego języka, to my tutaj mieszkamy, to my tutaj mamy groby bliskich i znajomych, rodziny. To my pokazujemy wszystkim, że potrafimy wywiesić flagę, że potrafimy wziąć udział w uroczystościach patriotycznych. Oczywiście jestem pod wielkim wrażeniem chóru nowo stworzonego. Myślę sobie, że ten chór nadal będzie istniał. Myślę sobie, mówiąc nadal istniał, mówię o innych możliwościach, na przykład kościelnego chóru, mówiąc tam, przyjmuję, jesteście ile widziani. Powiem jeszcze tak, że dziękuję młodzieży obecnej tutaj na scenie i tej wspaniałym tancerzom Poloneza, którzy wprowadzili klimat typowo polski, zresztą słyszeliście i lipy, i bociany, tutaj są takimi atrybutami naszej polskości. I na koniec, tak jak pan dyrektor dziękował, ja także organizatorom, tutaj paniom przygotowującym i wszystkim, którzy zaangażowali się w to ważne dla nas Polaków wydarzenie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.